Prezydent Andrzej Duda ułaskawił młodą kobietę skazaną na 3 lata więzienia za wyrwanie tęczowej torby na Marszu Równości w Poznaniu. 24-letnia Marika z Wielkopolski została skazana za rzekome usiłowanie rozboju polegające na wyrwaniu torby w kolorach ruchu LGBT. Do zdarzenia doszło w 2020 roku na manifestacji środowisk homoseksualnych w Poznaniu. Niekarana dziewczyna usłyszała wyrok 3 lat bezwzględnego więzienia. Za kratami spędziła ponad rok. W lipcu prokurator generalny zwolnił ją z odbywania kary do czasu rozpatrzenia przez prezydenta wniosku o ułaskawienie. Sprawa zakończyła się dobrze, mówi prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. Wszyscy polscy patrioci obserwowali to, co się dzieje z Mariką i odczuwali ogromną niesprawiedliwość, ogromną niewspółmierność kary do jej czynu. Marika za swoje działanie już odpokutowała. Teraz dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki decyzji pana prezydenta, dzięki zaangażowaniu prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, jest na wolności, na tej wolności pozostanie. Apel w obronie Maryki podpisało blisko 30 tysięcy osób, wyrażając swój sprzeciw wobec ideologicznego wyroku sądu oraz rażącej niewspółmierności kary do dokonanego czynu.